Witam serdecznie. Gramy losowo. Zobaczymy, jak nam dziś pójdzie. CDA. Nie wiem, co to jest CDA. Karta taka, żebym otworzył, ale nie otworzę. Pas. Z Jędrusiem otwieram. Zobaczymy, z kim gramy. Claudio de Amicis. Pięknie. Kyrgyzstan. I Colin Gibbons. Nie ma pań. Sami mężczyźni. O, przedłużam. To od razu przedłużam do trzech kierów. W zasadzie powinien przedłużyć do czterech kierów. Co on mi napisał? Strong? Dwa w kolor, 22 plus. On akol gra. No, powinienem powiedzieć 6 kierów. Nie ma masów. Dama tref, nie wiadomo, czy wartościowo. To był akol, kochany. Nie wiadomo, czy przebijemy trzy kary, ale może jak jedno przebijemy, to się wyrobi. No, trzeba kiedy ściągnąć, oddać pika, przebić karę. A to można waleta pik nie wziąć. No ciekawe, czemu takie małe kiery zostawia. No właśnie. Oj, 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 oj. Ciekawe, jak on to będzie wygrywał. Hunni ma jeszcze kiera. A jedno karo powinno się przebić. Aha, waleta. To nie gra do figur. Nie umie grać. Dobrze, że nie dokładałem. Więc zagrać karo, jedno karo przebić. Ściągnąć kiera. Teraz przebić karo. Bo tu, tu, tu. Pika wyrzucił. Oto grzmot. Karo, przebić karo. No nie umie grać. Teraz mu zagra w trefla i go skróci i będzie problem. No i co? Karo przebić. Szybko karo. Wrócić damą pik do ręki. No ledwo 10 lew bierze. Karo przebić. To spadnie kier, jak jest większy. Karo przebić. No. Siódemkę, co za różnica. I to teraz wrócił pikiem do ręki. Nie no. No trzeba było dwa kara przebić, no. O tak. No niestety nie może tego przegrać. Znaczy na szczęście. O tak. O i ma dwie lewy na koniec, tak?
Jak dobrze, że nie dołożyłem do 6. Oj, 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 oj. A można było 6 wygrać, przebijając dwa kara w stole. Można było wziąć 3 pikowe, 5 kierowych, to 8, 3 karowe, 11. Nie można. Trzy pikowe, pięć kierowych to 8, trzy karowe 11, no i dwie przebitki kar 13. No i 12 lat było. Muszę spasować, no. I dalej pasować. Przecież nie wiadomo, nieodpowiedzialny człowiek. Co to jest w ogóle, jeszcze raz? Amicis, Włoch. 4000 loginsów. No ma normalne otwarcie. 4 pik się wygrywa. Oddawało się kiera i pika. Po co damy podłożył? Co on będzie robił? Impasował. As. I dama i wyrzucić kiera. Dama wyrzucić kiera. Dama tref wyrzucić damę kier. Bić. Ale nie ma powrotu do ręki. Wale tref dobry. Nie ma powrotu do ręki. Ho, 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 ho. A trzeba nie ściągnąć kar i wziąć pikowych. Co to było? Czego nie ściąga kar? Ho, 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 ho. Dziesiątka pik była pod impasem. No zbij i zagraj asa karo. I wyrzuć trefla. Wszystko. O ranek. Jeszcze jedną pod przebitkę. Powinienem uciec z tego stołu. I piko, pik, jeszcze odda pika. Pik jest do oddania. A ten niepotrzebnie przybijał. Dziesiątkę nie wiedział, też nie umie grać, chundla. I wziął 10 lew. Cztery piki było wykładane. No pewnie walec się odłożył, nie wypada. Odłożył się walet. Swoje. Trzeba pasować. Nie, to trzeba. Ja licytuję. Biorę licytację w swoje ręce. Nie mam co licytować. Tamci jeszcze się pytają, czemu kiera przepuścimy.
Wchodzi blokiem, kiedy ma otwarcie. A miałem uciec z tego stołu. Kontra wywoławcza, nie powinien spasować. No, jeżeli mój ma jedną figurę w karach, to leżą i kwiczą. O! Gdyby powiedział 4 karo po kontrze, no trzeba za tu leżeli prawdopodobnie. Kontrakt z powietrzem, mój musi mieć trochę kierów. Powiszcie w karo leżymy. Ajajajajaj. To powinno być wyjście spod króla. Nie było to wyjście spod króla. Oni nie umieją grać. No trudno. I tak brała. Kochani, ja gram tutaj. Naprawdę gram z jakimiś. Nie liczyłem tych kar, mi się nie chciało. No i dobrze, że z tej strony idzie. Może zagrać szpika jeszcze raz. Nie, ja nie umiem zagrać szpika. Sprawdzę, czy ma to karo. Jeszcze jedno. Miał. Chyba jeszcze ma szóstkę. Bez jednej za stówkę. Na trzy bez za tu leżeli. Brali 4 kierowe, 2 pikowe, karową. Powiście w karo leżeli. Ale co, nikt nie grał? Nikt nie grał rozdania. Ajajaj. Już nie będę zmieniał, już mi się nie chce, dogram do końca z nimi. Uciekł. No i dobrze. Markosz. Marek Koz. Poland. Doświadczony. No proszę. Ozorkiem gra. Ozorkiem gra. No trudno. Nie gra ozorkiem.
Teraz zgłoszę kara. Nie będę się przejmował. Może mi Marek kos nie wyrzuci. Nikt nie grał tego dobrego rozdania. Oczywiście dwa karo. Mój ma piki. Dalej nie gram. Mój ma czarne kolory. No i wistuje w karo. Wiz damy powinien obiecywać waleta. Gdy jeżeli mój inteligent ma asa, to powinien tym asem bić i odwrócić w karo. W pika powinien odwrócić po najsłabszy stół. W kiera właśnie mi wyimpasował. Pod najsilniejszy stół zagrał, no to jest inteligent sztuczny. Powinien zagrać pika pod najsłabszy stół. W tę stronę się atakuje, się gra do stołu, pod najsłabszy stół. A niech przebija, ma tych trefli dużo. Będzie grał ze stołu w kiera. Tam podłożenie króla wskazywało, że nie mam waleta w kierach. Zagraj damę kier. No bądź człowiekiem. Ten mój miał trochę kar. No oczywiście, stół martwy też nie umie grać. Marek Kos nie umie grać też w brydża. A jaki on tu jest? Doświadczony, 5000 granów. Sympatyczny człowiek. Uciekł mu partner. Mój przebił. Biorę pikową. No nie przebijaj. No nie przebił. No teraz weź małą. Dużą wziął. Miał trzy kara. Wygraliśmy 0,5. No, mam kartę. No, powiem jedno bez atu, cokolwiek to znaczy. A jak on gra bez atu? 15-17, no całe szczęście. A, jedno bez atu gra 20-21, no to dobrze. To jest transfer na piki, no to dwa piki. To musi być transfer na piki. Ostatnie gram. A to co to jest za licytacja? Mustafa, jaki? O, Mustafa sympatyczny. Przedtem nie miał, teraz ma trzy karo. Cztery piki, no jak tu można tak grać? Chyba, że on ma kiery na kierach, to nie był transfer.
No nic, gramy. Trzeba opuścić to towarzystwo, chociaż się całkowicie zmieniło. Jak dobrze pójdzie, to oddam karo tylko. Nie powiedział, cztery piki z tą kartą. Powinno być, nie było spod króla. No, nie umieją chłopaki grać. Powinno być wyjście spod króla. To nie moja wina, że oni nie umieją grać. O! Co on tam ma? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziesięć. No ten ma. Powinienem kiera wyrzucę na trefla. Zobaczę, czy się uda. Trefly poszło 4. Trefly poszło 8. Trefly poszło 10. Tref dobry. Wszystkie powinienem wziąć, mi wychodzi jeszcze raz. Mały kier. O, dama karo dobra. Nie wiem, co to za oznaczenie ma. 12 lew było. Chłopak nie dolicytował. Wygraliśmy 1-7. Jak nie mam karty, to uciekam. Mam kartę. Nie uciekam. Pytanie teraz, do czego zabrakło? Last for me. CDA, pik. No pika ma. A ja mam karę. Marek ma piki. Nie ma kierów.
Oni mają 8 pików, a mój ma 2 kara forsuje. No wiedziałem, że powie 2 piki. Taka jego inteligencja. Oni mają więcej pików od niego. Cak, ma trochę trefli. No, spasował. Mój wybrał trefle niż kara. Zobaczymy, czy słusznie. Powinien mieć przynajmniej równe albo dłuższe trefle. No, ma równe. No, 6 pików miał. No trudno. Powinien spasować na 2 kara. Idź już do domu, chłopak. W kara gram. Może niepotrzebnie, czy od razu trzeba było grać w te kara. A ja, bo mogłem przebić jedno kara. Ale cienias jestem. No właśnie. Teraz już nie przebiję jednego kara. Namysł jego wskazywał, że ma trochę trefli. Kontry nie było. O. I liczę jeszcze na lewę pikową. I połączę im. Jak im połączę trefle, muszą dać mi lewe. Ten już nie ma? To z czym ten udawał? A macie, chłopaki, jeszcze trefle? No tak, trzymaj piki, trzymaj piki. Miał trefle. No i dajcie pikowo mi na koniec. Nie dalej mi. Ajejku. Jedno lewe odpuściłem. Mogłem przebić karo. Trzeba było zagrać karo. Nie gram.